Ale dlaczego by się na parę kolejnych minut nie zatrzymać nad miłością i łaską Bożą, prawda? Parę minut. A czasem, a czasem tak, tak mało można powiedzieć o takim temacie, o którym będziemy całe wieki mówić i rozmyślać. Ale już dzisiaj mówiliśmy, już dzisiaj zatrzymaliśmy się na chwilę nad łaską i zatrzymamy się po raz kolejny. Ale mamy tydzień Dni dziękczynny i wypadałoby również nawiązać do, do tego, co jest przed nami. Wypadałoby nawiązać do podziękowań, do, do, tego, co przepełnia nasze serce, kiedy patrzymy wstecz. I dlatego, kochani, chciałem zająć się, zwrócić uwagę na historię, która wydarzyła się właśnie, właśnie podczas żniw. Jeszcze podwyższyć na mikrofony, dobrze. Okej. Okay. Trochę się czuję jak, jakbym, prawda. Może trochę niżej, o tak. <laughs> Dobrze. Kochani, więc jest to historia, która wydarzyła się w czasie żniw, ale przede wszystkim jest to historia, która, która wydaje się, że koniec to już tam jest na początku. Lubicie takie historie, gdzie na początku wszystko się wali, już wydaje się, że nic z tego nie będzie, że to już jest koniec. A co? Okazuje się, że to był dopiero początek. Wiecie, ja lubię takie historie, ale to nieważne, wiem jedno. Pan Bóg bardzo lubi takie historie. Bardzo lubi historie, gdzie nam wydaje się, że już koniec. To jest dopiero początek. I dlatego ta historia jest w Piśmie Świętym. Jest, abyśmy wiedzieli i pamiętali o tym, że koniec u Boga to zawsze początek. Tak było na Golgocie. Wielu wydawało się, że to już koniec. Okazało się, że to był tylko wspaniały, Początek. Dlatego zwróćcie się ze mną do Księgi Rud. Księga Rud. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Księga Rud? Przecież to jest, no, to jest taka historia. Można powiedzieć, nawet historia pewnej miłości, prawda? A historia, która, no, piękna historia. Każdy z Was na pewno czytał, zwrócił uwagę i zamknął Biblię na przykład, może nie, i powiedział: No, Panie Boże, dziękuję. To jest piękna historia. Wspaniała. Historia miłości między ród i boazem. Strona 292, Biblia Warszawska. Będę czytał. Zacznijmy od samego początku. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wybaczcie, tu już się zatrzymamy. A, nastał głód w kraju. W czasach, gdy rządzili sędziowie, kiedy. Na Izraelitów spadał głód. Kiedy się źle działo? Kiedy obce wojska wkraczały do ziemi? Wiecie jak to było? Wtedy ktoś miał na przykład winnicę i co roku modlił się, żeby z tej winnicy mógł spożywać. Dlatego, że jeżeli przyszły obce wojska, jeżeli przyszedł jakiś obcy król, bądź, bądź nawet jakieś bandy, mogło być tak, że z roku na rok ich plony były niszczone, a nie było co jeść. Ale kiedy nastawał taki czas w Izraelu? Jaki był, co działo się wcześniej? W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Hm. Przede wszystkim bardzo ważnym jest, że w historii Izraela raz po raz słyszymy właśnie o nieszczęściach, które spadały na nich, o głodzie. Dlaczego? Przede wszystkim był to skutek niesłuchania proroka. Pan Bóg raz po raz wysyłał do nich proroków, mój słuchajcie, proroka. Oni nie słuchali proroka. Prorok, mieli proroka za, za kogoś dziwnego, za kogoś, kogo, no, są tutaj, prawda, doradcy króla, Jest, są nasi królowie, są książęta, ich będziemy słuchać, ale proroka? Kochani, tak też jest z kościołem, który nie słucha proroka. Tak też jest z zborem, który nie słucha proroka. Głód, zaraza, e, na, najazd, wynik, tego, czego to było wynikiem? Tego, że nie słuchali proroka. Jeżeli jest prorok wśród nas, Pan Bóg chce, abyśmy tego proroka słuchali. Z Betlejem Judzkiego dalej czytamy: wyszedł, z Betlejem, pewien człowiek, ze swoją żoną i z, ze swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Więc wyszli. Co to, co to znaczy Betlejem? Cieszę się, bo jest z nami, jest z nami Igor Baron. On by wam powiedział, jaka jest symbolika chleba w Starym Testamencie. Mógłby mówić, prawda, przez długi czas na ten temat. A Bet-Lehem, sama nazwa, oznacza dom chleba. Bet, dom, Lehem, do dzisiejszego dnia w krajach arabskich jest słowo laham, które znaczy mięso, pożywienie, więc tutaj mamy lechem, chleb po hebrajsku. Więc wyszli z domu chleba, aby szukać chleba, dlatego że w domu chleba nastał głód. Bardzo ciekawa sprzeczność, już na samym, już na samym początku. Wyszli z ziemi jakiej? Mlekiem i miodem płynącej, bo czy już nie do takiej ziemi szli? No, ziemi mlekiem i miodem płynącym. Co się stało? Jest głód, i mało tego, nazywał się ten człowiek Elimelek, czyli Bóg jest królem. Jego żona Noemi, jego dwaj synowie, Machlon i Kilion, byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. No, bardzo ciekawy, bardzo ciekawie Pismo Święte wprowadza nas w tą historię. Mówi, że byli to Betlejem, Efratejczycy z Betlejem Judzkiego. Kim byli ci ludzie? Byli z Betlejem. To oni byli stamtąd. Oni wychodzili z domu, z dziada, pradziada. To byli ludzie, którzy byli stamtąd. Oni tam żyli, oni tam mieszkali, oni tam mieli swoje tradycje, swoją kulturę, mieli tam wszystko. I wychodzili stamtąd. Dlaczego? Co zmusiło ich do tego, żeby wyjść? No głód, tak, prawda. Ale jaki musiał być to głód, jeżeli oni, ci rodowici Betlejemczycy, zdecydowali się, żeby wyjść? Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Mało, mało tego, przybyli na ziemię Moabu. Słuchajcie, poszli do ludzi, którzy, no, z, którym, z którymi im było często nie po drodze, aby tam zamieszkać. Czyli wyszli z ziemi mlekiem i miodem płynącym, wyszli z domu, ci rodowici Betlejemczycy, poszli do Moabu, tam gdzie ich tak naprawdę być nie powinno, aby tam szukać chleba. I co znaleźli w tej ziemi Moabu? Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat obaj, tak Machlon, jak i Kilion, również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża. W obraz nędzy i rozpaczy. Wszyscy Męscy potomkowie, prawda, zginęli. Nie ma ich. Zostały trzy panie, trzy kobiety. Izraelitka i dwie moabitki. Kochani, to możemy długo mówić o tej sytuacji, ale nie będziemy. W każdym bądź razie w tamtych czasach był to naprawdę, była to już naprawdę rozpacz. W każdym bądź razie Noemi bardzo uczciwie przychodzi do swoich synowych i mówi: Słuchajcie, ja muszę wracać, a wy musicie tu zostać. To jest wasz dom, ja wracam do mojego domu. Wy tu zostańcie. Więc one odpowiadają jej, że nie, że znacie historię, że pójdą również, nie będą wracać. A Noemi upiera się. Nie moje córki. Jestem bowiem jeszcze, niesz, jeszcze nieszczęśliwsza od Was, gdyż podniosła się przeciw mnie, mnie dłoń Pana. No, ciekawa rzecz, prawda? Podniosła się przeciw mnie dłoń Pana. To nie Pan kazał im wyjść z Betlejemu. To nie Pan kazał im opuścić dom rodzinny, aby szukać chleba gdzie indziej. Ale tak interpretowała to Noemi. Znowu zaczęły głośno płakać, potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut pozostała przy niej. No, Noemi zwraca się do, oto twoja szwagierka wróciła do swojego narodu, do swojego Boga. I tutaj warto się zatrzymać przez moment nad tym, jakiego Boga znała Rut. No, prawda, wiadomo, była Moabitką. Eee, jakiego Boga czcili Moabici? Czcili Boga, który nazywał się Kemosz. E, jakim Bogiem był Kemosz? No, samo imię Kemosz oznacza, oznacza niszczyciel, Bóg poniżający. Chcielibyście mieć takiego Boga, chcielibyście takiego Boga znać, którego imię oznacza Bóg niszczący, Bóg poniżający, takiego Boga, który chce was zniszczyć, chce was poniżyć. Takiego Boga znała Ród nawet tutaj w pierwszej Królewskiej, 11 rozdziale i 7 wersecie czytamy, że Pan Bóg nazywa tego Boga Kemosza Bogiem ohydnym. Już bardziej się nie da. Ohydne bóstwo. Ten Kemosz był tym ohydnym bóstwem. No ale wracamy, wracamy do naszego tekstu. Oto Twoja szwagierka wróciła, a Rut odpowiada, nie nalegaj na mnie, abym Ciebie opuściła i abym odeszła od Ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam i ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Ciekawe, mieszkała 10 lat w tym domu, tak, Rut? I poznała tego Boga, tego Boga, który jest jaki? Miłosierny, dobrotliwy, wybaczający, ja się jej wcale nie dziwię. Że chciała zostawić tego Boga, Kemosza, a pójść za tym Bogiem. Chociaż ciężko było uwierzyć czasem, prawda? Dlatego, że nawet Noemi powiedziała, to ręka Boga przeciwko mnie się zwróciła. Yy, I to przez, i to prawda, ta ręka Boga, o, można powiedzieć, odebrała mi moją rodzinę. Więc w jaki sposób? W jaki sposób wiedziała, aby iść za tym Bogiem? Tak ważne było, że ona widziała tego dobrego Boga, ten dobry obraz Boga w tej rodzinie. Pomimo tych błędów, które ta rodzina popełniła, Ród cały czas znała tego Boga, który jest dobry, miłosierny i wybaczający. Bardzo, bardzo ważny aspekt tej historii. Gdzie Ty umrzesz tam i ja umrę i tam będę pogrzebana, niech mi Pan uczyni to i tamtego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć nie oddzieli mnie od Ciebie. No więc już bardziej się kogoś zapewnić nie da. Słuchaj, nie odejdę od Ciebie, a jeżeli cokolwiek by się miało stać, to chyba tylko śmierć nas może rozłączyć. Więc ród więc Noemi ustąpiła. Ale kochani, to nie koniec, więc kobiety pakują swoje wszystko, co mają, a, i wracają do domu. Wiecie, tutaj ciekawa, ciekawa, ciekawy aspekt tej historii, dlatego że kiedy wracają, do Betlejem, doszły aż do Betlejem. Gdy weszły do Betlejem, zawrzało o nich całe miasto, a kobiety mówiły, więc to jest Noemi. Ja bardzo lubię ten, ten, cytat, dlatego że ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć, ale coraz bardziej rozumiem, prawda, od kiedy, od kiedy jestem żonaty. Coraz bardziej to rozumiem. Mianowicie, mianowicie wygląda to tak, że, wiecie, jak ja na przykład kupię sobie nowe ubranie, to może kolega to zauważy, ale nie, nie, powie, wiesz Dawid, ale sobie, gdzieś ty to kupił, takie, takie fajne buty. A wiecie, ale to jest trochę inaczej u pań. Panie obserwują się dużo bardziej, dużo, dużo, dużo dokładniej. I tak też nawet na ulicy, prawda, jedna dziewczyna może zobaczyć, co druga dziewczyna ma ubrane, i zastanawia się, czy w tym też by ładnie wyglądała. I widzicie tutaj ten aspekt. Bardzo mi się to podoba. Że ten aspekt jest tutaj bardzo dokładnie e, wykazany. Czyli Noemi wchodzi, zbierają się kobiety, mówią, popatrzcie, jak ona wygląda. Popatrzcie, do czego ją to wszystko doprowadziło. Wiecie, ale e, to nie chodzi o to, że te kobiety były w jakiś sposób próżne. Nie to chcę powiedzieć. One były czułe. Kobiety są często bardziej czułe na nieszczęście i na rozpacz drugiego człowieka. Nie, panowie? I tak i tu. One od razu to zobaczyły. Noemi zwraca się, zwraca się do nich. Nie nazywajcie mnie już Noemi, pełna wyszłam, a pustą sprowadził mnie Pan. I tu się zatrzymamy. Wystarczy, te, wystarczy tej tragicznej historii, wystarczy tych, tych złych rzeczy, które tutaj się dzieją. W każdym bądź razie, wiecie, sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Ona wraca, wraca z Moabitką, wiecie, ale jak Noemi, sytuacja jeszcze może jest do przyjęcia. Wraca do siebie do domu, będzie tam mieszkała jako wdowa. Może jej ktoś będzie mógł pomóc, może licząc na to, że to, co ona ma, i tak przypadnie jemu w udziale. Nie wiadomo, ale może jakieś życie będzie miała. Ale sytuacja ród jest tragiczna. Moabitka, ob, osoba obca. Zresztą Boaz potem to również powie, że ty jesteś, ty jesteś tu obca, ale w dobrym znaczeniu. Więc Rud wraca, zostanie, zostanie, no nie wiadomo jak zostanie przyjęta. Wraca do nie swoich ludzi, nie swojego domu, nie swojego narodu i do nie swojego Boga. Ale to już jest jej Bóg. Może oni o tym jeszcze nie wiedzą, ale ród wybrała tego Boga. Starczy, że ród wybrała tego Boga, a ten Bóg się do niej będzie przyznawał. Ale e, zostańmy w tekście biblijnym. E, no, kobiety nie mają co jeść. Trzeba wyjść, trzeba coś nazbierać, trzeba zdobyć jakieś pożywienie. Więc e, Noemi opowiedziała jej o tym zwyczaju, że można iść i zbierać kłosy za żniwiarzami. I tak się też stało. E, Ród więc wyszła i przyszła zbierać kłosy na polu za, za żniwiarzami. A, i tu jest takie ciekawe słowo. A przypadkiem tak się stało, że było to pole Boaza, który był z rodu Elimeleka. Że Pan Bóg takie przypadki bardzo lubi. Przypadkiem się tak stało. No ja nie wiem, czy to był do końca przypadek, w każdym bądź razie wiem, że Pan Bóg ten przypadek we wspaniały sposób wykorzystał. U nas w życiu też są takie, prawda? Wydawałoby się czasem przypadki. A oto przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy. I tutaj na scenę wkracza Boaz, również ciekawy człowiek. Bardzo ciekawe tutaj jest sentencja. A oto Boaz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy, niech Pan będzie z wami. No, ciekawe, który szef tak mówi do swoich y, pracowników, kiedy przychodzi na budowę, y, czy na jakiekolwiek inne miejsce, albo do biura i mówi, niech pan będzie z wami. A co odpowiadają mu pracownicy? Niech ci błogosławi pan. Ja bym chciał, żeby każdy szef, chyba ka każdy, każdy szef by sobie życzył tego, żeby pracownicy mu mówili: No, niech Ci błogosławi Pan, jesteś fantastycznym szefem. Ale tak od serca, nie tak z sarkazmem, tylko tak od serca mu to powiedzieli. Coś to tak chyba nie jest. Eee, więc Boas postanawia, że zaopiekuje się tą kobietą, dostrzeg ją. Jest to młoda dziewczyna, ile mogła mieć lat? No powiedzmy, że miała 18 lat, jak wzięła ślub, może trochę wcześniej. Mogła mieć 26, 27 lat, 28, może. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze. Idź za nimi, oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczynia i napij się. I tutaj Boas mówi, oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża, Opuściłaś ojca swego, matkę swoją i ziemię swoją rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego wcześniej nie znałaś. I tu ten werset, który na samym początku czytaliśmy. Niech Ci wynagrodzi Pan za to, co uczyniłaś, i niech będzie pełna Twoja nagroda u Pana Boga Izraela, na które, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. I tutaj e, widzimy również reakcję Ród. Ród pada przed nim, oddaje mu pokłon. Może tak była nauczona, że tak trzeba, może to wynika z jej wdzięczności, ale jedno jest pewne, na pewno uniża się i traktuje Boaza jako swojego wybawcę, jako kogoś kto, kto chciał ją, kto, kto, komu ufa, komu wierzy. Więc wiecie, ta informacja dociera do Noemi. Noemi prawda się o tym dowiaduje, że Rut pracuje na polu Boaza. Ona wie, kto to jest Boas i mówi, mówi, wiesz, mówi, wiesz co, jak to dobra teściowa, mówi, wiesz, jest, taka, jest taki zwyczaj w Izraelu. Jest taki zwyczaj. To jest nasz wybawca. A możesz, jeżeli chcesz, to możesz go poprosić o coś więcej, niż dał ci do tej pory. I wiecie, taki, takie były zwyczaje. Nie będziemy dyskutować tutaj, czy nasza kultura by przyjęła coś takiego, czy by zezwoliła na coś takiego. Mówmy o tym, jak było wtedy. W każdym bądź razie Noemi, teściowa Rut powiedziała do niej: Córk, moja córko, czy nie powinnam poszukać ci spokojnego miejsca? Oto, czyż Boaz nie jest naszym powinowatym. Boaz, którego dziewczętami byłaś. No i tutaj jej mówi, co ma zrobić. Dalej, bardzo ciekawa historia. No, co ma zrobić Ród? Boaz pojedzenie, siódmy werset. Boaz po jedzeniu i piciu w dobrym samopoczuciu poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Jakież to męskie. Wtedy ród podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się. No i Ru Boaz budzi się w środku nocy. I nagle przerażony, młoda dziewczyna przy nogach leży. Mówi, co o mnie ludzie powiedzą? Wiecie, to jest, to jest dobry człowiek, jak czytaliśmy. Zapytał, kto ty jesteś? Odpowiedziała: Ja jestem Ród, twoja służebnica. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinow powinowatym. Ród wyznała: Ja potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję twojej pomocy. Po raz kolejny Ród przyznaje, że ja chcę, abyś był moim wybawcą. Ale Boas już chyba o tym wcześniej myślał. No, to jest bardzo ciekawe, że Boaz od razu, wiecie, bez żadnego, bez żadnego zastanowienia, Biblia nie mówi, że Boaz powiedział: Wiesz, pozwól, że ja odpowiem ci rano. No bo wypadałoby, prawda, kiedy tak ważna, tak ważna rzecz ma się stać, żeby Boaz zostawił sobie kilka dni do zastanowienia. A co robi Boaz? Nie lękaj się więc, moja córko. Wszystko, co powiedziałaś, uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą, jednakże jest prawdą. Że jest krewny twego męża, i że jako krewny twego męża mam prawo od wykupu, to jest jeszcze krewny bliższy ode mnie. I co teraz? Teraz Boaz podczeka parę dni i zacznie, prawda, y, y, tą sytuację jakoś rozwiązywać. Nie. Jest tutaj napisane, że pozostań tutaj rankiem i on już następnego dnia zwołał starszych, znalazł się ten człowiek, który, który prawda do który miał bliższe prawo do ród. był bliższym jej krewnym niż ona. No i Boaz zaczyna rozmowę w bardzo ciekawy sposób. Pozwólcie, że tą rozmowę przytoczymy. A no powiedział do niego tak: "No podejdź człowieku, usiądź tutaj. Tamten podszedłszy, usiadł. Wtedy Boaz wziął 10 mężów ze starszyzny miasta, powiedział do nich: "Usiądźcie tu" i usiedli. Przemówił do tamtego krewnego Pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z Moabu. Jak chcesz? To no to pole może być za bezcen Twoje. No oczywiście ten człowiek powiedział, no jeżeli za bezcen, to ja to pole oczywiście kupię, bo to jest pole wdowy, prawda? To pole jest praktycznie, praktycznie nic nie warte. No więc, więc on odpowiada, tak, oczywiście kupię. Wtedy Boaz czekał na ten moment. Mówi, wiesz, tylko jest pewien coś z tym polem również jest jeszcze młoda dziewczyna i będziesz musiał pojąć ją za żonę a wasze dzieci będą miały prawo do waszego dziedzictwa on mu tego nie powiedział tak jak ja to teraz powiedziałem ale to było oczywiste kiedy on mu powiedział że Ruth jest również przywiązana do tego pola że ona była żoną tego człowieka to ten człowiek tak Pomyślał wtedy chwilę, tak sobie to wyobrażam, i powiedział: W takim razie, jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj, a jeśli nie chcesz, daj mi znać, gdyż nie ma nikogo. No i on odpowiedział: Ja wykupię. W dniu, kiedy wykupisz jednak, boas mówi, pole z rąk Noemi, weźmiesz również i rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię w jego dziedzictwie. Krewny mu wtedy odpowiedział również bez zastanowienia. Nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. A ciekawe, nie ponosząc szkody na swoim majątku. A jak długo zastanawiał się Boas, czy ją wykupi? Bo Boas również mógł ponieść szkodę na swoim majątku. Czy Boas się zastanawiał, czy poniesie szkodę? Nie. Od razu powiedział: Oczywiście, wykupię, nie ma problemu, sprawa jest załatwiona. Zrobię dla ciebie wszystko, co tylko będzie w mojej mocy. Ten krewny tego nie chciał zrobić. On nie chciał ponieść straty. On chciał swoim dzieciom zostawić swoje dziedzictwo, a nie jakiejś obcej osobie, moabitce do tego wszystkiego i jej dzieciom. On tego zrobić nie chciał. Musiał, jako wybawca musiał oddać ile? Musiał być gotów oddać wszystko. No załóżmy, że nie miałby swoich dzieci. Wtedy wszystko by przypadło tamtej, tamtej osobie i tamtym osobom, które z tego rodu, ród będą się Wywodzić. więc on powiedział nie w takim razie nie mogę tego zrobić krewny musiał chcieć zaryzykować wszystko bardzo bardzo ważny aspekt tej historii no i tak też się stało i drodzy tutaj ta historia się kończy później już jest wszystko dobrze później widzimy że e, prawda następuje ślub związek e, rodzi się dziecko ale nie tylko takie jakieś jedno z wielu dzieci w Izraelu było to niesamowite dzieci. I te sąsiadki, pewnie te same sąsiadki, które widziały, jak ród wchodziła do Betlejem wtedy, które mówiły, czy to może być ród. Te same sąsiadki wracają i bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, i sąsiadki nadały mu imię. Narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On jest ojcem Jessego, ojca Dawida, a oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem. Hesrona, Hesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Aminadaba, Aminadab był ojcem Nachshona, Nachson był ojcem Szalmona, Szalmon był ojcem Boaza, Boaz jest ojcem Obeda, Obed był ojcem Jesego. Jaki następny potomek będzie? Pozwolę wam powiedzieć. Jaki kolejny potomek będzie teraz? Dawid. Tak. Kochani, co stracił ten człowiek, kiedy, kiedy nie zdecydował się być wybawcą dla ród. Co stracił? Bardzo wiele. Mógł być, mógł jego potomek mógł być królem Dawidem. A w kolejnej, w dalszej kolejności również był tym potomkiem Chrystus. Ile stracił? Chcąc zachować dla siebie to, co miał na ziemi. To, co było jego. To przygarnąć, to, co jeszcze ma. To, co mu zostało. Stracił wszystko. Niesamowite. Niesamowita historia. Mógł być ojcem króla Dawida. Mógł być tym ziemskim potomkiem Chrystusa. Mógł być. Stracił to. Dlatego, że nie chciał wszystkiego zaryzykować. Kochani, co za, co za niesamowita historia. Wiecie tutaj te błogosławieństwa, ale nie mamy teraz czasu. Sami przeczytacie tę historię. Tu jest wiele wspaniałych błogosławieństw, które te kobiety. Względem ród wypowiadają. Przeczytajcie uważnie te błogosławieństwa. To są piękne błogosławieństwa i bardzo wiele wartości jest tutaj ukryte. Ale zastanówmy się, dlaczego ta historia jest w Starym Testamencie. Ja miałem kiedyś profesora, bardzo ciekawy profesor, Roy Gain, profesor Starego Testamentu. Roy Gain mówił, że na studiach, kiedy był na studiach w Jerozolimie, to nie mógł zrozumieć, dlaczego wielu z jego wykładowców nie widzi Chrystusa w Starym Testamencie. Dlatego, że kiedy on czyta Stary Testament, to w każdym momencie, z każdej historii, praktycznie z każdego tekstu, z każdego zdania wypływa Chrystus. Jest Chrystus. I tak, iż, tak też i w tej historii. No, moglibyśmy powiedzieć, że jest to piękna yy, historia, ale Zastanówmy się, kim mógł być wybawca. Wybawca musiał być kimś, kto jest spokrewniony z ród, tak? Spokrewniony. Czyli musiał, ród musiała być z jego rodziny. Kochani Ewangelia Jana mówi tak. A słowo ciałem się stało. Ktoś się stał częścią naszej rodziny. Chrystus stał się z nami spokrewniony. Słowo ciałem się stało. List do Hebrajczyków z drugiej strony. Można by tak wiele tekstów czytać, ale pozwólcie tylko kilka. Pod, gaż, pa, pod każdym względem taki, jak jego... Kto? Pod każdym względem taki, jak jego... Dokończcie. Hebrajczyków 2, 1, 17, 18. Pod... Chrystus był pod każdym względem takim, jak jego bracia. Można być kimś bliżej spokrewnionym niż być bratem czyimś? Nie. Nie można. Bracia. Taki, jak jego bracia, taki, jak jego siostry. Więc widzimy Chrystusa, który jest z nami spokrewniony. Ale jeszcze coś tutaj jest bardzo ważnego. Wiecie, żeby kogoś wykupić, trzeba było zagwarantować przyszłość tej osobie. Trzeba było zagwarantować, że ta osoba będzie miała dobrą przyszłość. Więc co trzeba było mieć? Kim trzeba było być? Trzeba było posiadać odpowiedni majątek. Trzeba było, musiało być tego człowieka, stać na to, żeby stać się wybawcą. Co mówi list do Hebrajczyków dalej, wcześniej właściwie? Jak Chrystus postanowił nas wykupić? Zupełnie. Wiecie, Dwight Nelson, ja mi się bardzo podoba ta ilustracja. Dwight Nelson kiedyś powiedział, że Chrystus i tak pokazał, jeszcze pamiętam jak dziś to na scenie pokazał, mówi, wiecie, jak Bóg w Chrystusie zdecydował się wykupić świat, to wziął cały ten bank nieba. Tak go wywrócił do góry nogami i wszystko wysypał. Wszystko. Nie zostawił nic. Wszystko wysypał. Więc Chrystusa, Chrystus wydał za nas ile? Wszystko, co miał. Absolutnie wszystko, co miał. Ale wybawca również ryzykuje. Ten poprzedni Goel, co oznacza po hebrajsku wybawca, nie chciał zaryzykować. To było zbyt ryzykowne, taki, taki, taki czyn. Ale Chrystus zaryzykował wszystkim. Dlatego Chrystus jest dokładnie takim wybawcą, jakiego potrzebujemy. Nic w tym obrazie wybawcy nic nie brakuje. Nic nie można dodać, nic nie można ująć. I ta historia w Starym Testamencie dokładnie o tym nam mówi. Boas był dokładnie takim wybawcą, jakiego potrzebowała w tym momencie ród. A Chrystus był dokładnie takim wybawcą, jakiego my potrzebowaliśmy w odpowiednim momencie. Dlatego Kochani, tutaj, można w podsumowaniu, wiecie, można wróćmy do łaski, wróćmy do miłosierdzia Bożego. Wiecie, czasem, mówiliśmy o tym nawet w apelu, że e, różne rzeczy po drodze w życiu mogą się wydarzyć, różne rzeczy mogą nas spotkać, różne rzeczy mogą spotkać innych ludzi z naszej ręki, nas z ręki innych ludzi. I czasem są to bardzo przykre rzeczy. Czasem ciężko o tych rzeczach zapomnieć. A jednak Chrystus do każdego grzesznika mówi, nieważne, jakim jesteś grzesznikiem, nieważne, ważne, jakiego masz wybawcę i ale czy zechcesz się Jemu, czy zechcesz Jemu wyznać, że jesteś potrzebujący, że masz potrzebę wybawienia. Pamiętam taką historię, bardzo już ostatnia. Bardzo ciekawa historia, kiedy to Franc Józef był chyba ostatni, taki wielki pogrzeb w Europie. No i była, był taki zwyczaj. Ja tak w skrócie opowiem, to jest bardzo ciekawa historia. Kiedy to do krypty Habsburgów nieśli ciało Franza Józefa. No, za po drugiej sto, stronie stał ten, który ten, ten pogrzeb miał celebrować. A przyszedł żołnierz, który prowadził ten kontakt żałobny. Zapukał. I mówi: Niesiemy ciało Franca Józefa, cesarza i tak dalej, i tak dalej, obrońcy wiary. I wymienił wszystkie 37 tytułów, którymi Franz Józef był tytułowany. Z drugiej strony dał się słyszeć głos: Nie znam takiego. No, więc w, tej, w tym rytuale był kolejna część tego rytuału, więc niesiemy ciało Franca Józefa, który wsławił się tym, 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 tym i tym. Za chwilę, chwila ciszy, odezwał się głos. Nie znamy takiego. Więc ten żołnierz po raz kolejny, wiecie, jaka tradycja, ale bardzo ciekawa, powiedział niesiemy ciało grzesznika, takiego jak my. Nazywał się Franc Józef. Dobrze możecie wejść. Wiecie, bardzo, bardzo, bardzo wymowne, wymowna historia. Takiego grzesznika, jak my, dobrze możecie wejść. I potrzebujemy takiego wybawcy, jak On. Kochani, Rud wiedziała, że potrzebuje wybawcy. Ród wiedziała, że potrzebuje Boga, który jest miłosierny, dobry, wybaczający. Ludz znała zupełnie kogo innego, co innego, ale wybrała dobrze. Obym ja, obyśmy wszyscy również wybrali, każdego dnia wybierali, przez następny rok. I w, tak jak wybieraliśmy w tym roku, który przeminął. I za to Bogu przede wszystkim dziękujmy. Dzisiaj, kiedy spotykamy się, aby podziękować za miniony rok, dziękujmy za wybawienie i dziękujmy za wybawcę. Dlatego, że przyszłość, Dlatego, że z tego powodu, że wybieramy takiego wybawcę, jaka jest nasza przyszłość? Taka jak przyszłość ród. Ona stała się częścią rodu Chrystusa. I dzięki temu wybawcy możemy się również częścią tego rodu stać. A Jakiś wielki, większy przywilej niż przez Chrystusa być nazwanym siostrom czy bratem. Amen.